Zapraszam serdecznie na rozmowę ze stylistą Tomaszem Migdalem. Glamurcik. Wspaniała kolekcja. Inspirowałeś się yy, największymi kinowymi filmowymi ikonami. Dlaczego akurat te kobiety? Yy, przede wszystkim tak. Kolekcja w pierwszej części jest inspirowana twórczością i w yy, Jest to kolekcja, yy, gdzie jest połączona Piękna kobiecość, elegancja i szyk z męskimi elementami garderoby. Natomiast druga część jest poświęcona właśnie pięknym francuskim upięciom. I tutaj oczywiście największe gwiazdy kina lat 50., -tych, 60. -tych były inspiracjami, tak jak obecna kolekcja m.in. L'Oreala Retro Nouveau. A skąd w ogóle czerpiesz inspiracje? No najczęściej jest to wiele czynników. Jest to film, muzyka, jest to teatr, a także y, oczywiście książki, y, muzea, czyli różnego rodzaju inspiracje wizualne. A który z obecnych trendów najbardziej do ciebie przemawia? No powód kobiecości, czyli odejście od prasowanych, bardzo mocno wygładzonych włosów y, na rzecz pięknych kobiecych fryzur. Współpracuje Pan z Teatrem Osterwy i proszę mi powiedzieć, to chyba jest wyzwanie dla stylisty praca przy scenicznych kreacjach? Bardzo, zwłaszcza, że niejednokrotnie musimy przygotować fryzury, które później same aktorki sobie odtwarzają wraz z garderobianymi, ponieważ nie zawsze mamy możliwość być przy każdym spektaklu. Czym się różni praca właśnie przy takich scenicznych kreacjach z pracą przy klientkach w salonie? No na pewno wszystkie sceniczne kreacje są bardziej przerysowane. One muszą być widoczne z dużej odległości, muszą być wykonane bardzo, bardzo trwale, czyli niejednokrotnie są bardzo, bardzo mocno utrwalone. Pracowałeś z wieloma polskimi gwiazdami, ale też zagranicznymi. Jak porównujesz współpracę, znaczy pracę w ogóle w Polsce, a za granicą? Nie ma różnicy. Na dzień dzisiejszy praktycznie wszyscy ludzie, którzy pracują w show biznesie, już są tak profesjonalnie przygotowani, że jesteśmy na tym samym poziomie. Plany na przyszłość? Marzenia fryzjerskie? Na razie odpocząć, ponieważ właśnie dzisiaj jestem na kolejnym pokazie. Wczoraj byłem w Gnieźnie, jutro, pojutrze pracuję w Akademii kolejne raz Loreala w Poznaniu, więc mam nadzieję, że troszeczkę odpoczynku do lutego. No i przygotowywanie nowych kolekcji. Dziękuję bardzo i życzę odpoczynku w takim razie.